Halo, halo ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do was Knurko Nesur i dzisiaj mam dla was alkohol, który jest pod wieloma względami nietypowy. I będzie to Tully Bardin 225, finiszowany w beczkach po winie Sauternes. Najpierw może troszeczkę historii na temat destylarni Tully Bardin, ponieważ jest ona mało znana ludziom i nawet dla mnie to była whisky, która jakoś niespecjalnie przywodziła cokolwiek na myśl. Taka marka, która nie jest jakoś super mocno rozpopularyzowana. Z tyłu kartonu dowiemy się, że jest to destylarnia położona w Blackford, które jest wejściem do Highlandów. I tutaj ja mam pewien zgrzyt z tą destylarnią, ponieważ według mnie miejsce, w którym ona leży, jest dosłownie kilka kilometrów za granicą, która taką umowną granicą, powiedzmy, która oddziela Lowlandy od Highlandów. Więc mi się zawsze wydawało, że Tully Bardin by się jeszcze kwalifikował jako whisky lowlandowa, ale jest to już whisky highlandowa. I miejscowość Blackford leży pomiędzy Stirling a Perth, więc w połowie linii po ukosie, więc ciągle blisko do Glasgow i do Edynburga i zawsze mi się wydawało po prostu, że to jest destylarnia lowlandowa. Okazuje się, że destylarnia highlandowa jednak, jako brama wprowadzająca nas do Highlandów. Korzenie destylarni sięgają 1488 roku, w którym to jeszcze nie była destylarnia, to ponieważ to była ważenia piwa. Jest to podobno takie miejsce, z którym związany jest najstarszy historycznie zapisek o tym, że w ogóle był produkowany browar, ponieważ jest taki list, który świadczy, że piwo z tego miejsca zostało sprzedane królowi Jakubowi IV, Stuartowi Szkocji, czyli królowi z rodu Stuartów. Podczas gdy jechał na koronację, zatrzymał się właśnie w tym miejscu, żeby wyposażyć się w odpowiednią ilość właśnie browaru. I w 1947 roku ważelnia piwa została przebudowana, przemianowana, przerobiona w destylarnię whisky. I wtedy jeszcze posiadała jeden alembik do alkoholi niskich, jeden alembik do alkoholi wysokich. I potem przy przebudowie destylarni w latach 70., czy też rozbudowie destylarni w latach 70. został dodany drugi alembik do alkoholi niskich i drugi alembik do alkoholi wysokich. Destylarnia otwarta na nowo w 1947. Przechodziła oczywiście z rąk do rąk przez jakiś czas. Na początku lat 90. została wykupiona przez White Mackay, które zresztą też przechodziło wiele przemian w latach 90. i wiele destylarni sprzedawało, bądź też zamykało do pewnego stopnia. I to była destylarnia w 95 roku w styczniu właśnie przez White Mackay zamothballowana. To znaczy, że ustała produkcja. To znaczy, że destylarnia była utrzymywana w dobrym stanie, tak żeby w każdym dniu mogła na nowo produkcja ruszyć. Natomiast produkcja była zatrzymana na ileś lat. W 2003 roku została sprzedana spółce Tully Bardin Distillery Limited, na którą składało się wielu różnych biznesmenów, przedsiębiorców, którzy od wielu lat mieli z whisky dużo do czynienia, więc wiedzieli, co robią, zrzucili się i podobno za około 1 100 000 funtów od White Mackay została ta destylarnia odkupiona w 2003 roku i w 2003 roku ruszyła produkcja. Niektórzy ludzie mówią, że w 2007 roku ruszyła produkcja, nie jest to prawda, w 2003 roku ruszyła produkcja, od razu po wykupieniu jej z rąk White Mackay właśnie. W tej chwili destylarnia należy do firmy Picard Vins et Spiritus, czyli jak można się domyślić z nazwy, do firmy zajmującej się wysokoprocentowymi alkoholami i winem. I tutaj ten związek z francuską firmą produkującą wino powinien troszeczkę tłumaczyć, co znajduje się właśnie w tej whisky. Ponieważ nie jest to whisky, która jest finiszowana tak jak wiele różnych innych whisky w beczkach po Oloroso, tak jak robi to na przykład Aberlour i tak jak robi to na przykład Tomatin. Nie jest to whisky leżakowana w beczkach po Pedro Ximénez, tak jak na przykład też Tomatin i tak jak na przykład Laphroaig ma swoją wersję PX, PX od nazwy, imienia i nazwiska Pedro Ximénez, które pisze się przez X, a czyta się po hiszpańsku, więc tego X'a się nie czyta. Nie jest to też whisky, która jest leżakowana w winie Amontillado, tak jak na przykład Le Cieg 13-letni.
ani też w beczkach po Porto, tak jak na przykład Talisker Port 3. I te wszystkie wina, oprócz Porto, które jest oczywiście produktem z okolicy miejscowości Porto w Portugalii, wszystkie te inne wina, czyli właśnie Oloroso, Amontillado i Pedro Jimenez, tak naprawdę to są sherry, one należą do takiej dużej grupy różnych typów wina sherry i wszystkie one pochodzą z Andaluzji, czyli z Hiszpanii. Natomiast w tym wypadku mamy whisky, która jest dodatkowo leżakowana w winie Sauternes, które pochodzi z Bordeaux, czyli z Francji. I mało kto zagłębia się w ten temat, ale ja troszeczkę się w ten temat zagłębiłem, ponieważ na początku ta whisky mi niespecjalnie smakowała i trochę podszedłem do tego w taki sposób, że powinienem się dowiedzieć czegoś więcej, bo dużo ludzi mówi, że to jest dobra whisky. I ta, i czyli 225 i 228, która jest w burgundowym winie leżakowa, finiszowana. Szczególnie, że jest tutaj napisane z tyłu, że Jim Murray w swojej Biblii Whisky z 2008 roku powiedział, że dochodzimy do takiego etapu, gdzie Tully Bardin staje się takim prawdziwym i świetnym, staje się jednym z takich prawdziwych i świetnych, wyśmienitych maltów ze Szkocji. Więc trochę mnie zdziwiło to, że tak mało wiadomo tak naprawdę o tej destylarni. Jest to, nie, tak jak mówiłem, jest to destylarnia dosyć młoda jednak, produkująca od 2003 roku, więc nie ma jeszcze zbyt wielu wypustów, które mają podany wiek. I stwierdziłem, że zainteresuje się tym tematem tego Sauternes, bo często się słyszy właśnie o różnych wariacjach wina sherry, czyli Oloroso, Amontillado, Amoroso, Pedro Jimenez i tak dalej. Czy też nawet Muscat się coraz częściej zaczyna pojawiać i Kulaila na przykład, i Ben Riach, o ile dobrze pamiętam, i Singleton mają swoje whisky leżakowane też w beczkach po Muscacie. Natomiast czegoś takiego jak whisky leżakowane w beczce po Sauternes się za bardzo nie spotyka. Więc co to jest Sauternes samo w sobie? Sauternes jest białym winem, które pochodzi z Bordeaux. Robione jest przy pomocy winogron odmian Semillon, Sauvignon Blanc, które może się ludziom kojarzyć i które może się ludziom kojarzyć z różnymi innymi winami. Sauvignon Blanc to jest taki szczep dosyć jednak znany. I szczepu Muscadelle. O co chodzi? Chodzi o to, że na przykład Semillon, czy też Semillon, jest winogronem, które ma bardzo cienką skórkę i to, że te winogrona są hodowane w odpowiednim, wystarczająco wilgotnym i sprzyjającym temu klimacie, sprawia w połączeniu z tą cienkością skórek tego winogrona, że te winogrona bardzo łatwo łapią chorobę, czy też bardzo łatwo łapią grzyba, który nazywa się gronkowcem szarym. Gronkowiec szary sprawia, że część tego owoca winogrona twardnieje w postaci tej pleśni powiedzmy. Ona zaczyna się robić twarda i mamy do czynienia z takim winogronem, które jest z jednej strony świeżym i dobrym winogronem, owocem, a z drugiej strony jest już rodzynką na dobrą sprawę. I to jest taki i to sprawia, że Sauternes ma bardzo charakterystyczny, bardzo taki mocny, ciężki, deserowy smak. I jest to wino białe, w przeciwieństwie do wszystkich sherry, które jednak są winami czerwonymi. Więc i winami też pochodzącymi z Hiszpanii albo z Portugalii. Natomiast tutaj mamy wino jednak typowo francuskie. Problem z Sauternes jest taki, że właśnie przez tego gronkowca szarego to jest takie hit or miss. I niektóre zbiory potrafią dawać fantastyczne owoce i fantastyczne wina, a niektóre zbiory potrafią dawać owoce, które są niesmaczne i wina, które są też w efekcie niespecjalnie dobre. Więc to jest takie wino, że jeżeli trafi się dobry wypust, no to jest fantastycznie, natomiast czasami trafiają się takie dosyć słabe wypusty. Co jeszcze? Sama destylarnia w tej chwili jest w stanie wyprodukować 2700 litrów whisky w ciągu roku. W 2008 roku zaczęła się taka duża produkcja. Przed 2008 rokiem celem było dobić do 2 milionów litrów. To się udało zresztą. Także całkiem dużo jak na taką niezależną, małą destylarnię, która nie podlega żadnej wielkiej korporacji. Czas ją chyba wyjąć z tuby. Tuba trochę nietypowa, ponieważ nie ma takiego typowego zamknięcia, ma takie wieczko z takim zamknięciem dosyć rozbudowanym. Butelka jest troszeczkę inna niż takie standardowe butelki, troszeczkę zwężana w tą stronę z nadrukowaną datą 1488. Tully Bardin Distillery 1488. Oczywiście wiemy, że to nie jest data założenia samej destylarni, tylko data założenia browaru. Mamy 43%.
nie jest nic powiedziane na temat filtrowania na zimno. Nie jest nic powiedziane na temat dodanych barwników, jest tylko powiedziane, że jest destylowana i butelkowana w Szkocji w destylarni Tully Bardin w Blackford w Perthshire. I że jest to kropla czystego highlandzkiego złota. Na internecie wyczytałem, że jest to whisky, która nie jest filtrowana na zimno i nie ma dodanego barwnika, co by się do pewnego stopnia pokrywało, ponieważ nie jest ona jakoś super mocno ciemno-karmelowa. Trochę w tym momencie może widać w kadrze, że jest ciemniejsza, ale tak naprawdę wydaje mi się, że jest jaśniejsza w kolorze niż wszystkie te whisky, które są leżakowane w winach, w beczkach po winie czerwonym. I natomiast na pewno, jeżeli doda się do niej chociaż odrobinę wody, bo to już sprawdzałem, ona bardzo, bardzo jaśnieje w kolorze. I zaczyna się robić taka słomkowa, jednak bardziej niż karmelowa w kolorze. Natomiast czy dam sobie rękę uciąć, że tutaj nie była zastosowana filtracja na zimno i czy tutaj nie jest dodany barwnik? Nie dam sobie ręki za to uciąć. Jedna taka kolejna rzecz, która powiedzmy daje tutaj fory konsumentom z Polski względem konsumentów z Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii w sklepie ta whisky kosztowała 45 funtów. Ja ją kupiłem na promocji za 30 funtów i stwierdziłem wtedy, że 15 funtów promocji to jest bardzo dużo i że nawet dla samego tego faktu warto kupić tą whisky, mimo że nie wiem, co to jest za destylarnia i nie wiem za bardzo, czego się spodziewać po tym produkcie. W Polsce można ją kupić za 160 zł, czy też plus minus 160 zł, więc jest to deal zdecydowanie lepszy, ponieważ jest ona tylko troszeczkę droższa niż najtańsze dziesiątki i dwunastki z takich komercyjnych, dużych destylarni. Sam producent mówi, że będzie tutaj czuć skórkę cytrusa, korzennik lekarski, który jest w ogóle fantastycznym wybrykiem i wymysłem, wanilię, złoty syrop i czarny pieprz. Ta wanilia i złoty syrop to tak trochę, powiedzmy, coś, co można powiedzieć o wszystkich whisky, które były finiszowane w beczkach po winie, bądź też o wszystkich whisky, które są highlandzkimi whisky, więc to tak niewiele nam mówi. Czy skórka cytrusa? Niespecjalnie. Czy korzennik lekarski? Nie mam pojęcia, jak korzennik lekarski pachnie. Więc ten czarny pieprz, złoty syrop, wanilia, może trochę jakiejś owocowości, okej. Ale nie do końca się z tym zgadzam. Jak dla mnie, niedojrzałe winogrona i agrest. I tutaj jest coś takiego, że ja sobie tą whisky obwąchałem i spróbowałem jej, zanim zacząłem czytać, co to jest tak naprawdę wino Sauterne. Więc te niedojrzałe winogrona tutaj troszeczkę faktycznie czuć je na nosie i idzie to w parze jednak z tym, czego się dowiedziałem na temat produkcji wina Sauterne, więc no fajnie, że to faktycznie czuć. I ten wpływ białego wina czuć na nosie bardzo mocno. Jest trochę tej pieprzności, trochę wanilii, ale jednak agrest, który jest takim smakiem bardzo mocno według mnie dominującym i jakieś niedojrzałe winogrona, takie zrodzynkowaniałe, absolutnie tutaj są bardzo, bardzo łatwo wyczuwalne. Według producenta w smaku jest tutaj marmolada, kandyzowane pomarańcze, ananas i czekolada. Spróbujmy się przekonać. Dmuchnąłem sobie do kielicha, już go zaparowałem. Czuć tutaj pieprzność, czuć trochę tą alkoholowość. Bardzo mocno czuć winność, faktycznie taką winogronowość, agrestowość jak dla mnie. Suszone owoce, nie za dużo słodyczy. Trochę wytrawne, trochę ściągające, ale z drugiej strony też trochę pobudzające kubki smakowe do produkcji śliny. Więc to jest taki rozrzucony balans. Trochę kojarzy mi się to z takim suszem, z którego robi się kompot na święta w domu. Więc wpływ suszonych owoców, czy w ogóle owocowy i taki winny, agrestowy jest tutaj bardzo, bardzo mocno wyczuwalny. I tak jak mówiłem, na początku mi ta whisky nie podchodziła, ale byłem chyba po prostu trochę za bardzo przyzwyczajony do whisky dymnych i musiała sobie ta whisky trochę odstać. Musiałem spróbować kilku innych, m.in. Glenmorangie, żeby troszeczkę się jednak na nowo otworzyć na te smaki i aromaty, które nie mają dużo związku z dymem, a jednak mają trochę więcej związku właśnie z owocowością. Bardzo mocno czuć tą winność, ale właśnie czuć też bardzo mocno, że to jest wino jednak białe, a nie czerwone, ponieważ ta owocowość nie idzie w kierunku
w kierunku takich czerwonych owoców jak wiśnie, czy też wiśnie w jakiejś zalewie, śliwki i tak dalej. Jak często się to zdarza na przykład w Aberlauerach i różnych innych whisky ze Speyside, leżakowanych, finiszowanych w beczkach po sherry. Tutaj czuć tę białą winność i taką właśnie wytrawność, co nie do końca się pokrywa z tym, że to jest białe, dosyć słodkie, ciężkie wino. Ale zdecydowanie jest to faktycznie ciężka winność. Dodam sobie kropelkę wody. Ciągle niespecjalnie, jeżeli chodzi o te cytrusy i te kandyzowane pomarańcze. Może trochę bardziej taka właśnie marmoladowość, taka słodka owocowość. Ale też wysuszająco wytrawna ciągle. Jest mniej pieprzna, mniej trąci takim słodkim złotym syropem. Mniej trąci wanilią, trochę bardziej trąci takim kompotem owocowym właśnie teraz, po rozwodnieniu. Nie czuć teraz zupełnie alkoholowości na języku. Czuć bardziej wchodzi ona teraz właśnie w suszone owoce, w trochę bardziej wytrawne aromaty. Trochę bardziej ten właśnie taki susz pod kompot z różnych owoców. A te niedojrzałe winogrona i agrest się zaczynają trochę chować, ale ciągle są tutaj wyczuwalne. Bardzo ciekawa propozycja. I tak jak mówiłem, jest to taka destylarnia, taka whisky, która musiała mnie trochę do siebie przekonać, ale w miarę im więcej się zagłębiałem w to, jak ona jest wyprodukowana i co to jest to wino Sauternes i z czym to się je tak naprawdę, zacząłem ją coraz bardziej doceniać. I może to jest trochę tak, że ja się tym sugeruję i trochę nie do końca się chcę przyznawać do tego, że się sugeruję takimi informacjami od producenta, ale ma to faktycznie jakieś przełożenie, że troszeczkę trzeba czasami się dowiedzieć, czego się trzeba oczekiwać i z czym to się je, żeby faktycznie to docenić. Jedna bardzo ważna rzecz, o której zapomniałem wam powiedzieć, to w ogóle skąd się wzięła ta nazwa. Tak pro forma powiem tylko, że 225 to jest litraż tych beczek, w których najpierw to wino leżakowała, a potem leżakowała ta whisky. Więc 225 znaczy, że to były beczki, które miały 225 litrów i leżakowało w nich wcześniej wino Sauternes. I tak samo też Tully Bardin, ale 228, Burgundy, to też jest litraż beczek, w których leżało wino Burgundy, o którym nie wiem za bardzo nic w tej chwili, ale na pewno jeżeli przyjdzie mi recenzować 228, to się dowiem dużo więcej, żeby wam przekazać. No i jest jeszcze Tully Bardin 500, który jest leżakowany w beczkach po Oloroso, czy też po Sherry po prostu, które miały 500 litrów, więc to już były naprawdę z prawdziwego zdarzenia ogromne beczki. Bardzo dobra propozycja, szczególnie w Polsce, szczególnie w tej cenie, ponieważ na początku mnie ta brytyjska cena troszeczkę do siebie jednak zraziła, ale jeżeli można tą whisky dostać za 160-150 kilka złotych w Polsce, to jak najbardziej jest to bardzo fajna opcja. Nie pokazuje ona specjalnie mocno swojej młodości, nie drapie jakoś specjalnie w gardło, nie pokazuje takich właśnie wad, że to jest alkohol bardzo młody, non-age statement, ale pokazuje bardzo dużo zalet leżakowania tego alkoholu w beczce po winie białym, w przeciwieństwie do leżakowania jej w beczkach po winie czerwonym. Także bardzo fajna opcja. Pozdrawiam. Mówi do was Knurkonesur.